Stowarzyszenie Mediów Polskich, to już pani pisała mnie na Wilma razy. Ponadto występek z artykułu 257 Kodeksu Karnego.
karnego, proszę o wyłączenie, można popełnić wyłącznie z zamiarem bezpośrednim. Sprawca musi bowiem zarówno mieć świadomość określonych cech pokrzywdzonego, rasy, narodowości, wyznania czy wyznaniowości, jak i chcieć naruszenia jego godności właśnie i przede wszystkim z ich powodu. Istota powyższego czynu nie polega bowiem jedynie na samym znieważeniu, ale okazaniu osobom przeciwstawianym sobie przez sprawcę charakteryzowane jako inne, ich niższości i zanegowanie ich prawa do równego traktowania. Racją penalizacji jest tu przecież znaczenie celowej, intencjonalnej wrogości o podłożu rasistowskim, nacjonalistycznym lub religijnym. Podkreślenia wymaga, że dla bytu przestępstwa z artykułu 257 kodeksu karnego nie jest istotne, czy sprawca wyznaje poglądy rasistowskie, czy do tego przestępstwa popchnęły go inne pobudki. Przestępstwo to popełniony sprawca wyczerpująco określone znamiona czasownikowe, motywowane chęcią dyskryminacji grupy osób lub poszczególnej osoby z powodu przynależności narodowej, etnicznej, rasowej czy też wyznaniowej. W niniejszej sprawie oskarżyciel publiczny nie zdołał wykazać, by oskarżony dopuścił się dokonania czynu, działając publicznie, a więc by jego wypowiedź, za co najmniej jego dorozumianą zgodą, była dostępna, dostrzegalna dla nieokreślonej liczby osób. Przede wszystkim prokurator nie udowodnił, by przedmiotowe nagranie zostało umieszczone na kanale należącym do oskarżonego. Oskarżony posiada własne kanały na stronie YouTube.com i na każdym z nich nie odnotowano tego nagrania. Ze zgromadzonego materiału dowodowego wynika, że oskarżony swoje autorskie nagrania publikuje na swoich kanałach na YouTube.com, a także na forach dla zamkniętych grup uczestników. Przedmiotowe nagranie zostało upublicznione na stronie YouTube.com przez właściciela konta Pantarelli. W sprawie nie zostało wykazane, by właścicielem tego konta był oskarżony. Co więcej, oskarżonemu nie można przypisać, by godził się na upublicznienie tego nagrania. Co do pisma procesowego prokuratora z dnia 6 grudnia 2021 roku należy wskazać, że oskarżony nie negował, by zamieszczał inne nagrania o tematyce polityczno-historycznej, także umieszczonych na tle mapy przedwojennej mapy Europy. Okoliczność, że oskarżony osiąga dochód z umieszczenia filmów na YouTubie, jest irrelevantna dla sprawy. Sąd postanowienie wydane na rozprawie z dnia 26 maja 2021 roku w trybie artykułu 396a paragraf 1 KPK zwrócił sprawę prokuratorowi celem osunięcia istotnych braków postępowania przygotowawczego poprzez ustalenie danych, w tym w szczególności numeru IP dotyczących logowań użytkownika kanału Pantarelli. Oskarżyciel publiczny po przeprowadzeniu szeregu czynności nie zdołał ustalić ani danych telekomunikacyjnych, ani danych osobowo-adresowych użytkownika serwisu YouTube.com, który w dniu 30 grudnia 2018 roku zamieścił przedmiotowy materiał wideo. Sąd z własnej inicjatywy, kierując się zasadą prawdy materialnej, próbował z urzędu ustalić istotne dla sprawy okoliczności faktyczne, czyli dane użytkownika kanału Pantarelli. W tym celu zwrócił się do sądu okręgowego celem ustalenia, czy istnieje możliwość dostępu do systemu MERS, jest to system wymiany informacji, oraz zwrócił się do Wydziału KGP, Wydziału Współpracy Międzynarodowej oraz Prokuratury Okręgowej w Warszawie w celu uzyskania informacji za pośrednictwem platformy RES. Sąd zdołał ustalić, iż dane pozyskiwane za pośrednictwem tej platformy dotyczą użytkowników poczty Gmail oraz wykazu logowań do wskazanego konta, a także transakcji Google Ads. Jednakże Google, właściciel serwisu YouTube.com, odmawia udzielenia odpowiedzi na zapytania organów ścigania dotyczące użytkowników portalu YouTube.com w związku z zamieszczonymi na tym portalu wypowiedziami, powołując się na poprawkę do Konstytucji USA dotyczącą wolności słowa. Zatem w tym stanie rzeczy możliwe do zgromadzenia materiału dowodowego został zgromadzony w zupełności. W świetle jego oceny nie można przypisać oskarżonemu zarzuconego przestępstwa. W tym miejscu należy odnieść się także do zasady in dubio pro reo wyrażonej w artykule 5 paragraf 2 KPK. Przesłanką postąpienia zgodnie z wymogiem wynikającym z tego przepisu jest ustalenie, że w sprawie zachodzą nie dające się usunąć wątpliwości. W sprawie, jak to zostało już wskazane, materiał dowodowy został wyczerpany i w związku z nim nie dającym się usunąć wątpliwości należało je rozstrzygnąć na korzyść oskarżonego. Przypomnieć trzeba, że zgodnie z wyjaśnieniami oskarżonego materiał ten mógł być upubliczniony przez jego sympatyka bez jego wiedzy i zgody. O istnieniu sympatyków oskarżonego świadczy chociażby fakt, iż na pewno rozprawę z jego udziałem zgłaszały się osoby w charakterze publiczności. Co więcej, oskarżony na portalu społecznościowym Twitter, działając pod kątem pandemii, zgromadził obserwatorów w liczbie 2000, którzy opublikowali oznajmienie z ponad 13 tysięcy tweetów. Reasumując, aby wypełnić znamiona przestępstwa artykułu 257 kodeksu karnego,
Przede wszystkim sprawca musi działać publicznie. Oznacza to, że nawet wygłaszanie treści rasistowskich na zamkniętych spotkaniach, czyli takich, do których nie każdy ma dostęp, nie wypełni znamiona publicznie. Istota sprawy sprowadza się do tego, że oskarżyciel publiczny nie zdołał wykazać, gdy to oskarżony zamieścił w sieci nagrania zatytułowane Polska, Niemcy, Anglia 1937. Pamiętnik Tomasz Brydów, wyrażona w artykule 5 paragraf 2, paragraf 2 regułami nie wypowiadała, nie nakłada na samym obowiązku przyjęcia lekcyjnego, korzystającego z tego, że dwa przyczynienia nie korzystają z danych na sytuację, że sprawy będą przeprowadzone w polskim szkole, z obowiązku przyjęcia dowodowej liczby. Nie pozwalono ustalenia faktów. Tak, wyrok sądu apelacyjnego Łodzi z 3 października 2020 roku, sygnatura to AK 56. Zagranicznie istnieje kilka wyróżniających się wersji, to nie można wszystko wysuwać do mnie świadczących o winie oskarżonego, co też próbował czynić prokurator w piśmie z dnia 6 grudnia 2021 roku, karta 374. W takiej sytuacji uznać należy, że nie istnieją dostateczne dowody na obawę i domniemanie niewinności, a więc postępowanie należało umożliwić. W związku z powyższym celem zarzucanego skarżenia przestępstwa został zdekomplikowany i należało orzec w punkcie pierwszej sentencji zgodnie z artykułem 632 KPK. Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, bez uniemienia skarżonego lub umorzenia postępowania, koszty procesu ponosi sprawę z oskarżenia publicznego Skarb Państwa z wyjątkiem należności z tytułu działu adwokata lub pracy prawnego w charakterze pełnomocnika do przyczynnych oskarżyciela lub się kolokatu. Mając powyższe motywy, są kosztami procesu obciąży Skarb Państwa. To orzeczenie jest orzeczeniem nieprawomocnym. Oskarżonemu przysługuje to spouczenie do oskarżonego, bo to zostały sprawy profesjonalistami, więc to jest, przysługuje zażalenie w terminie 7 dni do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem sądu, który wydał niniejsze orzeczenie. To wszystko. Dziękuję bardzo Państwu za wskazanie. Dziękuję bardzo. Dziękuję pani prokurator za obecność. No niestety musiałam być. No ja wiem. Ale pustynne by to nawet panią prokurator rozbawiło. Tak, tak. Palcownik ogląda na żywo prawdopodobnie, bo mnie lubi strasznie. Nękać on. Mnie lubi nękać, więc ogląda na pewno na żywo. Jacek proszę mi zależy mówię. Cześć. Nie żartuj, proszę cię. Dobrze, spokojnie. Obejrzyj filmy moje, to zobaczę. Spokojnie. Obejrzyj filmy. Bo doszło do nas straszne rzeczy. Na pewno. Tak. Nie ma. Wyjaśnimy to. Cześć. Zamkniemy. Cześć, słuchajcie. Cześć. Macie zaproszenie na dożynki 27 i 28. W Bieszczadach, u Tadeusza Rolnika i koniecznie dobijał się i tak dalej. Dobrze. Pisał do mnie nawet list do kryminału. No właśnie. To bądźcie, bo ja będę. A gdzie jest oskarżony w Wycięcu? Tam jest. To przede wszystkim, w ogóle bardzo jestem wzruszony tym, że tak wielu was jest. Jak zwykle i na spotkaniach, i na wykładach widzieć piękne, cudowne, dobre polskie twarze, dobrych ludzi. Po pierwsze, ta sprawa ciągnęła się 4 lata. Słyszeliście, z jakich powodów zostałem tutaj pozywany przez Fundację Otwarta Rzeczpospolita. OMZRiK szykuje się na mnie, wiem, że dosłownie segregator tej grubości. Witaj w klubie, kamerze. Nie tylko spokojnie, na ciebie. Spokojnie damy radę, robimy wszystko sobie z godnością, z pokorą, powoli. Mi też szykuje mi się na OMZRiKa. Tak. Damy radę. Więc po pierwsze tak, jeszcze raz serdecznie bardzo dziękuję. Nigdy przez 4 lata nie byłem sam. Zawsze ktoś był. Witek, ty zawsze byłeś. Wielu z was także było. Mniej lub więcej, nigdy nie byłem sam, to po pierwsze. Serdecznie wam bardzo dziękuję za waszą obecność tutaj roku pańskiego 2023 roku. Mój przykład, skromny przykład pokazuje, że jeden człowiek, czyn indywidualny dużo może. Kiedy wczytamy się w kultowe dzieło protokoły mędrców Syjonu, boją się jednej rzeczy, inicjatywy indywidualnej. Tłumami często można manipulować, często można sterować, napuszczać na siebie. Ktoś, kto jest sam i ktoś, kto jest spoza systemu, często jest groźniejszy niż dywizja wojska. My o tym wiemy.
Snajper często może sam zapostrzymać cały pułk wojska. To wiemy. Chciałem tylko powiedzieć, że mam dla was propozycję taką, aby zrobić coś drobnego dla nas. Korzystam tu z okazji, jest wiele mediów, żebyśmy zrobili coś dla nas, dla Polski, coś dobrego, na podstawie właśnie indywidualnego czynu. A mianowicie przyszło mi do głowy, kiedy byłem ostatnio w Mińsku, że niedługo przecież jest Święto Niepodległości Białorusi. 3 lipca. Ja mam taką propozycję. Weźmy flagi polskie, weźmy transparenty i każdy z nas indywidualnie, grupowo można sobie pojechać. Pojedźmy 3 lipca, bądźmy w Mińsku, będzie wielka defilada. Będzie to kręcone, będzie dużo gości, będzie wielka defilada wojsk białoruskich. Nic tak nie wkurzy gadów, nic tak nie wkurzy wrogów ojczyzny, jeżeli my cicho i spokojnie staniemy tam z tabunami polskich flag wzdłuż, zmieszamy się z Białorusinami, wejdziemy w tłumy z polskimi flagami, nawet transparenty można przygotować o przyjaźni polsko-białoruskiej i ten czyn skromny, nie nagłaśniany, spokojnie, my po prostu jedziemy, niech tam będzie 100 Polaków, niech tam będzie 3000 Polaków, daj Boże jak najwięcej, można zrobić to w geście porozumienia z Białorusinami, ale to także będziemy robili dla Polski. Po jakiego diabła ja pojechałem tam do Mińska? No przecież nie dla siebie. Ja pojechałem to zrobić, ja pojechałem tam zrobić, pokazać coś dla tego kraju, dla mojej ojczyzny i dla Polaków i pokazać naszym braciom białoruskim, no, że zupełnie oczywistą rzecz, no zupełnie oczywistą rzecz, że my nie wszyscy zwariowaliśmy. Że mamy, my potrafimy myśleć, że nie chcemy żadnej konfrontacji z Białorusią. To, co tam widziałem, dlatego warto także pojechać na Białoruś. To, co tam widziałem po drugiej stronie, po stronie białoruskiej, no to ja tylko tam, no ja tylko kiwałem głową. Tam przede wszystkim widziałem zrozumienie, empatię. Oni są zainteresowani podmiotowo Polską. Oni, wiecie, oni tam w parlamencie, jak zadawali mi pytania, to zadawali mi pytania z taką ciekawością, tak patrzyli jak na osobliwość. Czy tam z kimś jeszcze w Polsce można rozmawiać? Czy ktoś tam jeszcze jest rozsądny? Mówili to z troską. Podczas tylodniowej wizyty, ani razu, ani od dziennikarza, ani od polityka, ani od kogokolwiek, z kim się kontaktowałem, nie słyszałem żadnego słowa złego na temat Polski. Dlaczego? Dlatego, że oni chcą podmiotowej Polski. Po co im podmiotowa Polska? A po to, żeby móc balansować. Z jednej strony mają Rosję, przyjacielską Rosję, z którą mają już tam, ale Rosja także ma swoje interesy, oni to zwracają na to uwagę. Oni zawsze mi mówili tam, my nie chcemy, żeby było cudownie. My chcemy, żeby było tak, jak było przynajmniej kiedyś, czyli normalnie, żebyśmy przynajmniej handlowali. Ten handel może być większy, te relacje między nami mogą być rozbudowane. Na miły Bóg, co my wiemy na temat Białorusi, jako że niewiele wiemy. Zrobiono z nas mur, nie tylko, że nam mur postawiono, ale zrobiono przez 30 lat bardzo dużo, żebyśmy niewiele wiedzieli na temat Rosji, niewiele wiedzieli na temat Białorusi. Wychowano nas w zdzieciniałym, toksycznym pojęciu polityki i geopolityki i relacji polsko-białoruskich, polsko-rosyjskich. Przecież widzimy na podstawie konfliktu na wschodzie, co się dzieje z Polakami, jeżeli chodzi o ich stosunek do Rosji i do Białorusi. No to jest zupełna tragedia, niezgodne to jest z polską racją stanu. Polską racją stanu jest to, żeby mieć jak najlepsze relacje, to mówię oczywiste oczywistości, jak najlepsze relacje z Białorusinami i z Rosjanami. Uwaga! Uwaga, ja tego nie mówię, ja mówiłem to w nagraniach dla zamkniętych grup, mówiłem gdzieś tam na nagraniach na Żydtubie. To, co tam słyszałem, uwaga, publicznie, w parlamencie, oni dobrze wiedzieli, że mówią do neuroprzekaźnika. Oni dobrze mówili, że mówią do przedstawiciela pewnej części społeczeństwa i tego typu przekazy na takich wyjazdach politycznych trzeba umieć wyłapać. To, co ja wyłapałem, to po pierwsze, uwaga, przekazy w parlamencie publicznie wygłaszane, uwaga, oni do nas mówią tak, przecież my, Białorusini, mamy z Polską, z Rzeczpospolitą dłuższe relacje niż z Federacją Rosyjską. No takie rzeczy publicznie mówi. Dziennikarz, główny dziennikarz CTV, który robił ze mną wywiad, nie gdzieś, tylko pod katolicką katedrą. Ich poziom kultury, ich poziom Białorusinów, kultury osobistej, kultury politycznej i wyrobienia politycznego, geopolitycznego, to jest świata ludzi. My jesteśmy 10 lat za Murzynami. Taki zwykły Polak jest 10 lat za Murzynami, za Białorusinem i za Rosjaninem. Ich takt i zrozumienie i dbałość o symbolikę polityczną była obecna na każdym, w każdym miejscu. Co ten dziennikarz, wiecie jak on zaczął? Uwaga, bo to ważne hasło. Zostańmy z tym hasłem. Czyli jedna rzecz, którą usłyszałem w parlamencie, gdzie wygłosiłem po rosyjsku przemówienie. Szału. Wiecie co gadów najbardziej wściekło i doprowadziło do rozpaczy?
że zobaczyli, że tam jest flaga polska i białoruska w parlamencie na stole. Że tam gościa z Białorusi, pisarza, skromnego człowieka, analityka, poetę, przyjęli jak przedstawiciela narodu polskiego. I zrobili to pełnoskalowo. Oni się w ogóle nie bawili w szczegóły. Dla nas po prostu jesteś przedstawicielem Polski. Dla nas jesteś przedstawicielem Polski. Dziennikarz główny CTV, wiecie, jak zaczął wywiad? Do nas, z nami, powiedział tak. Między nami, Bóg, rzeka Bóg między nami, ale Bóg ponad nami. Takie rzeczy Białorusini. Białorusini są oczywiście, że przerażeni rozwijającą się sytuacją geopolityczną, wiedzą, że są wystawieni na strzał jako pierwsi razem z nami. Przecież powiedziałem im w czasie wywiadu, że Mińsk został w 80% zniszczony. Co trzeci Białorusin poległ, został zabity. Cała bitwa będzie miała miejsce i cała rzeź będzie miała miejsce na terytorium Polski i na terytorium Białorusi. Więc oni wiedzą, że są także terytorium przemarszu i my. I tym się lękają i tym się niepokoją, ale także patrzą ze zdziwieniem i ze zgorszeniem, co Polacy robią z własnym domem, co zrobią z własną ojczyzną. I czy rzeczywiście nie ma nikogo tam, z kim można byłoby normalnie, racjonalnie rozmawiać. Tym bardziej zachęcam do tej wyprawy od Dolnej na Trzeciego Lipca. Niech każdy z was pojedzie. Jest ból przejścia przez granicę, bo długo trzeba czekać. To nie z winy białoruskiej, wiadomo, są tam te obostrzenia. Ale warto ten ból przejścia granicy. Jaki to ból? Jak ktoś pamięta dokładnie PRL, to ja się po prostu tam dobrze bawiłem. Ja się świetnie tam bawiłem. Jak trzeba było poczekać na granicy, to chodziłem po samochodach, pukałem do szyb i rozmawiałem z Białorusinami. Wykorzystywałem moment, że jestem jeszcze u nich, czy wjeżdżam do nich i nawiązuję kontakty. Więc to jest niesamowita przygoda. Zróbmy to i pojedźmy. Za pośrednictwem mediów zachęcam oddolnie. Nie planujcie. Można się skrzyknąć. Można indywidualnie wziąć flagi. Wiele nie trzeba. Wziąć flagi i niech świat zobaczy, tu w polskich mediach to nie będzie pokazywane, ale świat zobaczy, że tam przyjechało mnóstwo Polaków na święto niepodległości Białorusi i mnóstwo Polaków jest obecna na defiladzie wojsk białoruskich, gdzie siedzi pan prezydent, gdzie siedzą przedstawiciele innych państw i są Polacy. Zwracam uwagę już na koniec, że w wywiadzie tym, zobaczcie, polityka jest, i Białorusi nie rozumieją geopolitykę, oni, zobaczcie, jak spojrzymy na Białoruś, to z jednej strony ze wschodu mają sąsiada o nazwie Rosja. On jest ważny historycznie, ale też ma swoje interesy. Rosja ma swoje interesy, Białoruś ma swoje interesy. Drugim najważniejszym sąsiadem, co ja widziałem i wybrzmiało to podczas, dla nich najważniejszym cały czas sąsiadem jesteśmy my. I podczas tej wizyty cały czas politycy, dziennikarze, działacze społeczni, ludzie z izby handlowej mówili, zacznijmy razem ze sobą normalnie żyć. My jesteśmy otwarci. Wiecie, co tam było? Tam jest cały czas wyciągnięta ręka w naszym kierunku. Cały czas. I zwracam uwagę, że na koniec, że w mediach w Bielcu, w tym wywiadzie, zwróćcie uwagę, kiedy mówię w tym wywiadzie, o Polsce, Białorusi i Rosji, o Polsce, Białorusinach i Rosjanach, że to jest ważne, na Białorusini na język rosyjski nie tłumaczą Rosjan, tylko Polski i Białorusi. To jest właśnie polityka. Uczę polityki. Każdy ma swój interes. Przyjaźń białorusko-rosyjska jest trudną przyjaźnią, tylko frajerzy myślą, że tam już jest wszystko pozamiatane. Przecież dlaczego tak długo idą rozmowy rosyjsko-białoruskie? No bo pan prezydent Łukaszenka dobrze wie, że gdyby chciał się za bardzo przytulić do Rosjan, to ci za bardzo szybko skasowaliby mu gospodarkę i wszystko. Przecież Kamaz natychmiast by przejął Mazę i nie byłoby Maza, pozamiatane by było. Białorusini o tym doskonale wiedzą. Więc jeszcze raz. Jesteśmy wszyscy, wiemy, że w trudnym położeniu tego są sami dorośli ludzie. Wyszliśmy już dawno z pokoju dla dzieci. Teraz dopiero rozpoczynają się schody. Nie załamujemy rąk, nie opuszczamy rąk i się w ogóle nie poddajemy. Zobaczcie, tu jest nas trochę osób, mamy jakieś narzędzia. Z roku na rok nabywamy więcej doświadczenia i wiedzy politycznej, historycznej, coraz więcej rozumiemy. Bardzo ważna rzecz, żeby nie dać się wsadzić na lewe sanki, żeby nas nie wsadzili na sanki, na prowokacje przeciwko banderowcom. Dlatego, że jeszcze jest nas za mało i jesteśmy odradzającą się wspólnotą. Nikogo nie trzeba byłoby przekonywać do tego, że nasi banderowscy sąsiedzi powinni wrócić po prostu do siebie, walczyć o wielką Ukrainę, daj im Boże zdrowie, daj, niech odbudowują tę Ukrainę. Wszyscy tutaj zgromadzeni na tym korytarzu wiemy, że oni powinni dzisiaj, gdyby to od nas zależało, dzisiaj pani by zapraszalibyśmy wszystkich do autobusu tędy, tam na Kijów, do Lwowa. Wszystko byśmy zrobili, tylko uwaga,
tylko kochani, uwaga, w związku z tym wiemy, jesteśmy rozgoryczeni, wściekli, źli, załamani często, ale to tym bardziej wymagana jest od nas czujność, żeby zachowywać jak najdłużej tę odbudowującą się tkankę wolnego narodu polskiego. Nie dajmy się sprowokować na nowe powstanie warszawskie, na nowe powstanie styczniowe, na nowe powstanie listopadowe. Pisałem o tym w książce Ajon 10 lat temu, w 14 roku, że najazd już wtedy widoczny Ukraińców na polskie ziemie będzie skutkował tym, że jeżeli będzie to w interesie Niemiec czy Waszyngtonu, to napuszczą w ich mniemaniu bydło polskie na bydło ukraińskie i przyjdzie taki nowy jakiś, nie wiem, rabin i powie, no zobaczcie, no ta hołota środkowoeuropejska nie potrafi się nawet w skonfederowanym kraju się ze sobą rządzić, my musimy tutaj zrobić nadzór. Jak będzie rozwijała się sytuacja geopolityczna, trudno powiedzieć. Widzimy, że idzie to w kierunku jakiejś konfederacji polsko-ukraińskiej. Nadrzędnym jednak tutaj interesem będzie interes Stanów Zjednoczonych. Oni tam będą musieli podjąć decyzję, czy zamrażamy ten konflikt, dogadując się z Rosją, dzieląc, doprowadzając już do upadku, no tego państwa nie ma, do podziału Ukrainy na część amerykańską i na część rosyjską. Konsekwencją tego może być to, że Amerykanie zlecą tutejszym naszym chłoptasiom, tym biedaczkom, szkoda gadać, w języku ludzi kulturalnych nie ma właściwych określeń na władzę warszawską, więc oni mogą zlecić po prostu jeden telefon od sekretarki pana Brzezińskiego, no robimy konfederację, będzie to nazwane sarmacką pomocą, sarmackim paktem, będą, tak nas niedługo będą ogrywać. Droidy, które niedawno nosiły masoneczki, które wykleszczyły się flagami ukraińskimi, będą do was mówić, będą mówili do was nową mową. Pomagamy braciom Ukraińcom, my, Rzeczpospolita, my, Litwa, pomagamy trzeciej siostrze dawnej pierwszej Rzeczpospolitej. To będzie skrajnie niebezpieczne, bo będzie o tyleż naiwne i głupie, co dla nas skrajnie niebezpieczne i może skutkować tym, że Polska już jest, ale stanie się faktycznie stroną aktywną konfliktu. A Rosja nie będzie się bawiła w żadne szczegóły, ma narzędzia i będzie wiedziała, jak takiego kundla upomnieć właściwie. I chycel amerykański nawet tam mu nie mrugnie okien, żeby coś zareagować. Może nawet i pójść na tę ofiarę. Przecież Waszyngton poniesie ofiarę, jeżeli Bydgoszcz czy cele infrastruktury krytycznej zostaną uderzone przez Federację Rosyjską. Droidy, które klaszczą odnóżami, niedawno zdjęły szaty liturgiczne cesarza Dawida XIX z twarzy. Teraz mają szaty liturgiczne w postaci czerwono-czarnych barw. Widzimy, jak pani prezydentowa się ubierała w Stanach Zjednoczonych. Droidy, które teraz przebierają odnóżami, wiecie co? To tyle będzie dobrego, że jak już się na ostro pojedzie i Rosjanie nas upomną i ukażą, to będzie taka krwawa anamneza. Kiedy wyłączą prąd, pójdzie fala elektromagnetyczna i droidy nie będą mogły używać tych palantirów, czarnych ołtarzy o nazwie telefonia komórkowa, to wiecie, jak to będzie wyglądało? Oni po dwóch dniach przyjdą z tymi telefonami pod Urm do Morawieckiego i ci debile powiedzą, ej, ale to już dosyć tej wojny z Putinem, bo my nie możemy uczestniczyć w promocjach w Biedrze. My już chcemy końca tej wojny, a poza tym ja nie mogę pójść zrobić zakupów, kupić sobie, zatankować paliwa, bo nie działają kasy fiskalne, bo nie ma prądu. Więc będzie koniec tej historii bardzo szybko. Katastrofa oczywiście tej niewładzy. Dobrze, i tu znów. Dlaczego mówię, żeby nie tracić głów, kochani? Żeby zachowywać jak najwięcej tkanki narodowej polskiej. Świadomej, wyrobionej tkanki narodowej polskiej. Bo wiemy, w jak trudnym położeniu my wszyscy tutaj zgromadzeni jesteśmy. Ale bardzo być może, tego nie wiem, ja też Duchem Świętym, duchów świętych nie ma, ja też nie jestem Duchem Świętym. A co jeśli się otworzy, a tego nie wiemy, w wyniku walk między bandytami, a trwa walka między bandytami dużymi geopolitycznymi na świecie, co jeżeli otworzy się okno geopolitycznych możliwości dla Polaków? Tak jak w 14 roku, tak jak w 14 roku. Wtedy, w 14 roku, było nas więcej ludzi świadomych, ale jeszcze jedna ważna rzecz. Było więcej ludzi zamożnych, ziemian, którzy coś mieli także pieniądze. Tutaj na tym korytarzu, łącznie ze mną, zgromadziła się grupa, dla nich jesteśmy bandą wywrotowców, ale jesteśmy grupą zbankrutowanych idealistów, często biedaków, którzy mają przede wszystkim to, co my mamy mocnego, to mocną głowę napakowaną wiedzą, mocne serce wiarą i oczywiście hard ducha i jeszcze możemy pójść lać. To jeszcze dajemy radę. Tylko zwracam uwagę, że kiedy otworzyłoby się to okno geopolitycznych możliwości, to żeby było nas jak najwięcej żywych ludzi. Żywych ludzi, potrzebnych do roboty, potrzebnych do działania wtedy, potrzebnych do aktywności. Widzimy, jak polityczność i tworzenie partii politycznych, ciał politycznych rozwala
ta potencjał Polaków, różnych grup, która jest, sami wiecie, że w Polsce jest dużo stowarzyszeń, grup niezależnych, kumulujących się pod postacią różnych organizacji, czy kamratów, czy różnych rzeczy lokalnych, jak bardzo dla nas wszystkich trudne jest wejście do gry o tron, wejście w polityczność i w politykę, bo ta trudność spowodowana jest często ambicjami, brakiem doświadczenia także w konstruowaniu ciał politycznych. To jest trudne. Często nie mamy ani doświadczenia, ani mocy personalnych, żeby zbudować większą organizację o takiej strukturze partii politycznych, co jest bardzo trudne. Tym niemniej, bardzo być może, że jesteśmy skazani na hybrydowe działanie, na amorficzne działanie. Tego nie wiemy. Tym niemniej, zobaczcie, jest nas tutaj sporo. Mamy narzędzia, które będą nam zabrane. Media społecznościowe to jest narzędzie, które będzie nam zabierane, ale my póki co używamy tych narzędzi przeciwko naszym wrogom. I oni to wiedzą. Bardzo wam serdecznie dziękuję za to, że tutaj przyszliście. Pamiętajcie, że będzie tylko gorzej, jeżeli chodzi o sytuację na świecie. Nie będzie lepiej. Jeżeli bandyci się dogadają, strona rosyjska, amerykańska z Chinami, co się dzieje teraz w Europie? Czego jesteśmy świadkami na kontynencie europejskim? Na Półwyspie Europejskim. Jesteśmy świadkami wojny amerykańsko-chińskiej. Tylko na kontynencie europejskim, to wiadomo. Rosja jest tutaj bardzo ważna, jest języczkiem uwagi, Rosja. Jest języczkiem uwagi, ale jej pozycja jest bardzo ważna, ale jest to w istocie rywalizacja amerykańsko-chińska. Na zakończenie, jakie są cele polityczne Polski, narodu polskiego, w ogóle w sferze takiej globalnej i długoterminowej? Biorąc pod uwagę, jak świat się kształtuje i z tej konfrontacji światowej wyjdzie świat wielocentryczny, o kilku silnych ośrodkach geopolitycznych, w naszym interesie jest to, że leżąc między Niemcami a Rosją, nam i w ogóle jeszcze są oczywiście Chiny jako niezależne państwo i upadająca Ameryka, która jest nadal niezależnym państwem, my musimy się zastanowić, do kogo nam jest bliżej, do jakiego ciała geopolitycznego jest nam najbliżej, kulturowo, cywilizacyjnie, religijnie i historycznie. W tym myśleniu trzeba odrzucić wszelkie kalki, wszelkie stereotypy, które nas ograniczają i którymi na temat Rosji, na temat Białorusi nas intoksykowano w szkole po to, żebyśmy nie byli wolni w podejmowaniu decyzji i w procesie myślenia. Czyli tu trzeba wyzbyć się wszelkich stereotypów i bzdur, które nam napakowano na temat Rosji. Ja w ogóle nie chcę wybielać Rosji. Rosja też ma swoje cele geopolityczne, miała cele geopolityczne w historii i je po prostu osiągała. Niestety kosztem Polski. Ale to nasi ojcowie nie zadbali o to, żeby się utrzymać na kursie imperialnym. Więc dzisiaj, wiedząc, że leżymy między Niemcami a Rosją, zawsze jest wybór dla nas tylko między Niemcami a Rosją, bo nie jesteśmy Portugalią, tylko leżymy między Niemcami a Rosją, musimy dokonać pewnego wyboru. Czy nam jest blisko kulturowo, cywilizacyjnie, religijnie do Stanów Zjednoczonych? No, odpowiedź jest jasna. Tak jak powiedziałem, bez żadnych stereotypów, bo gdyby w procesie dedukcji wyszło nam, że nam jest jak najbliżej do Stanów Zjednoczonych, to mądrzy Polacy prowadziliby podmiotową politykę, nie taką jak te teraz minionki, ze Stanami Zjednoczonymi. Nam blisko do Stanów Zjednoczonych obecnie pod żadnym względem nie jest. Czy nam jest blisko do Niemiec? No, pod wieloma względami nie. No, teraz jesteśmy kolonią niemiecką. Teraz jesteśmy w orbicie wpływów niemiecko-amerykańskich. Widzimy, jak to się skończyło. W jakim sytuacji jesteśmy, w jakim miejscu jesteśmy. Na tym słabo wyszliśmy. Po 30 latach już możemy to powiedzieć z całą pewnością. W związku z tym, że idzie na konfrontację, trwa pełzająca trzecia wojna światowa, podmiotem, do którego nam jest najbliżej geopolitycznie, historycznie, religijnie i pod względem wartości jest Federacja Rosyjska. I to jest oczywista oczywistość. Możecie mnie nazywać kacapską nocą, a ja jestem po prostu tylko realistą. Po drodze oczywiście do Rosji zawsze będzie trzeci podmiot dla nas bardzo ważny, czyli Mińsk. Innymi słowy, świat po tej konfrontacji wyjdzie z dominującą rolą, dominującą nad całym światem rolą całej płyty euroazjatyckiej, w skład której chodzą przede wszystkim Chiny, Federacja Rosyjska, Azja Centralna, Turcja, Europa z wiodącą rolą Niemiec gospodarczą i Francji, ale przede wszystkim Niemiec. I my w tym momencie musimy się wybrać. Niemcy, Rosja, Chiny. Chiny są bardzo ważne, są daleko, Turcja jest bardzo ważna, Iran jest bardzo ważny. Wszystkich tych graczy, z tymi wszystkimi graczami mielibyśmy poprawne, dobre stosunki, aby wykorzystywać i czerpać od nich jak najwięcej. Ale nam najbliżej jest zawsze i będzie do Rosji, jeżeli chodzi o zabezpieczenie interesów naszych, dlatego że Rosja jest podmiotem, dla którego my, Polska, leży w sferze żywotnych interesów i zawsze będzie potrafiła bronić tejże sfery interesów militarnie.
rdzeniem dla nas, który równoważyłby wpływy Chin i wpływy Niemiec, byłby główny rdzeń polityczno-wojskowy na płycie euroazjatyckiej. Ten rdzeń to Rosja, Białoruś i Polska. Nic więcej nie mam do dodania, mogę iść do domu, wszystko już powiedziałem. To jest oczywiste, dlatego że spójrzcie, nawet załóżmy, celem Polski, celem Polski, polskich elit byłoby wzmacnianie polskiego narodu, żeby Polacy się bogacili, żeby byli, stawali się coraz bardziej świadomi i mądrzy. Okej, i bogacili się. Żebyśmy my tutaj wszyscy byli bogaci i zamożni, bo pieniądze dają wolność. Możecie zakładać fundacje, możecie zakładać wydawnictwa, możecie robić różne rzeczy. Nie tylko myśleć o własnych czterech literach, ale działać na rzecz wspólnoty. To jest to bogactwo społeczne. I to jest celem polityki polskiej jest zabezpieczenie bezpieczeństwa ekonomicznego i fizycznego Polaków. A jeżeli tak jest, to nie będziemy na przykład w takim układzie polsko-białorusko-rosyjskim nie musieli wydawać wielu pieniędzy na przykład na durne zbrojenia, na które teraz wydajemy pieniądze, bo podmiotem, który broniłby całej strefy środkowoeuropejskiej byłaby Rosja. Rosja wyjdzie zwycięsko z tej całej konfrontacji, osiągnie cele geopolityczne, które są w jej interesie i do których zmierza. Czyli po prostu będzie miała kontrolę geopolityczną nad całą Europą. My to wiedząc już dzisiaj powinniśmy działać. My to wiedząc już dzisiaj powinniśmy definiować pewne cele. Niestety ta dziecinna polityka, która jest prowadzona przez tak zwane łże elity od 1989 roku, nie jest żadną polityką. To jest po prostu agenturalna robota na rzecz Stanów Zjednoczonych i Niemiec. Doprowadza do tego, że po raz kolejny w naszej historii, oby tak nie było, oni dadzą nogę do Izraela i do Anglii, do Stanów Zjednoczonych, a naród znowu odpowie za ich błędy, tak jak odpowiedział naród w 1939 roku. Bo odpowiedzieliśmy. Beck mówił o honorze 5 maja, 5 września już uciekał do Rumunii. Wyjeżdżał z Warszawy 5 września. Więc prezydent Mościcki, pamiętacie powiedzenie o nim przedwojenne, które jako żywo pasuje do Dudy. Tyle znacy, co Ignacy, a Ignacy gówno znacy. On 17 września z granicy wypowiedział bardzo płomienną odezwę do narodu, gdzie mówił o honorze. I Goebbels krótko to jakby skomentował, to nam się bardzo podoba. Najpierw dać nogę za granicę, a później prawić morały o honorze. To tak samo będzie teraz. Tak samo będzie teraz. Wiecie, zarysowałem z grubsza, jak się mają rzeczy geopolityczne tu, ludziom zgromadzonym na korytarzu tego Sanhedrynu na ulicy Marszałkowskiej roku pańskiego 2023 w Warszawie. Kiedyś to było polskie miasto, kiedyś to była stolica, dzisiaj to jest Kijów. Kijów 2.0. Jestem sądzony w Kijowie 2.0, a za pośrednictwem państwa kanałów także do Polaków zwracam się. Jak się sprawy mniej więcej mają? Nie załamujemy rąk. Robimy. Zobaczcie, mój skromny czyn indywidualny, wyjazd do Mińska pokazał, że za pomocą własnych środków, własnego małego gestu, można trochę poprzeszkadzać. Można trochę poprzeszkadzać. Dziękuję wam bardzo, szapoba, za to, że tu jesteście. Dziękuję wam za to, Polacy. Czołem Wielkiej Polski Narodowej. Zostańcie z Bogiem i Bóg zapłać za to, że jesteście. Jesteśmy na szlaku. Nie, to jest ważne, że nie zostawiamy siebie samych. Oni chcą, żebyśmy byli zatomizowani, żebym ja tutaj sam stał, żebym ja sam stał tutaj na tej sali sądowej. Nigdy nie byłem sam, za to dziękuję wam i wam wszystkim i tu zgromadzonym. Dziękuję wam bardzo, zostańcie z Bogiem. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. Gratulujemy. Muszę uciekać. Śmierć wroga Śmierć. Muszę uciekać, kochanie. No i na tym chyba skończymy transmisję dzisiaj. 17 czerwca wykład premiera książki tu w centrum Warszawy. 17 czerwca. Do usłyszenia. Do zobaczenia. A 17 czerwca zapraszam na premierę cudownej książki przetłumaczonej przez Freedom. Dokumenty dyplomatyczne angielskie, francuskie, polskie, prima sort, droga Roosevelta do wojny. To jest książka, która pokazuje na podstawie dokumentów dyplomatycznych, nie teorii Szulskiej, Grygucia, jak Żydzi i Franklin Delano Roosevelt wprowadzili Europę i Amerykę do wojny. Ale gdzie? 17 gdzie? Czerwca w centrum Warszawy, podam dokładnie gdzie, ze względu na konfidentów nie podajemy. 17 czerwca, godzina 17, widzimy się w Warszawie. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Dziękujemy. Gdzie mam problem?